Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mr. Adam 15, witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Sprawdzanie Map. Dzisiaj bardzo ładny Ciechoszynek Mały, kolejna mapa, która tutaj nam wpada. No to nie jest na pewno sztos sztosów, od razu tak coś czuję, bo myślę, że tak to byłaby na ModHubie, ale sprawdzić zawsze można, bo to jednak rzadkość, jeżeli chodzi o nasze piękne, małe, polskie mapy. Jak zawsze zaczynamy sobie od gospodarstwa i od minimapy. Na minimapie mamy 32 landy, czy też pola. 33, o, landów to jest 40 parę nawet, bym powiedział. Aha, tu są po prostu numery numerami, ale jednak landów jest po prostu mniej, bo się kupuje je, tak być powinno. Ale numerków mamy dokładnie 30 chyba, 3. Tu nie, tu więcej jest. Boże, tych numerów to jest pokręcone. Jednak pola polami, mniejsza z tym, że nie będę liczył tych numerków, bo myślałem, że to się kończy. Tak fajnie jakoś to leci, ale nawet 40 też jest, więc mniejsza z tym, ale trochę tych pól jest, więc liczmy się też z tym, że to nie jest jakaś mini mapa, ale za to jest mini gospodarstwo, bo wchodzimy. Mamy tutaj dojazd, kurna, nie wiem z czego to jest, nawet bym powiedział. Jakieś kamienie, kostki dziwaczne. Rzadkość, nie przypominam sobie, żebym gdzieś to widział. Gospod też jest małe dość, jest obora na piękne nasze krówki, 35 sztuk może do niej się zmieścić. Mamy chałupę, mamy na start też oczywiście maszyny, ale nimi się zbytnio nie zajmujemy. Ja nie mogę, a mogę, tylko bez dźwięku jest. Ło mój Jezu, ile to jest maszyn i innych rzeczy tutaj powrzucanych, ja cię kręcę. Wszystko tu jest chyba. Nawet jeszcze big bugi też są, więc szok, że się tak wyrażę. Ale tak, my tym się nie zajmujemy. Udało się otworzyć. Jesteśmy z tyłu gospodarstwa. Z tyłu gospodarstwa mamy tutaj nawet też przystawkę. No, maszyn na start to jest dużo. Tu jest być karką, proszę bardzo, obornika. Nawet ta obora. Wejdźmy sobie do tej obory. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy je klikłem, bo nie słychać, czy ona się otwiera, czy nie. A jakoś nie mogę nic tutaj zadziałać. Halo? Klikam otwórz bramę, a ona się nie chce otworzyć. No okej, okay, nie ma problemu. Nie chcesz, to nie. Wszystko inne się otwierało, to się nie chce otworzyć, ale tak czy siak obra jest, jest. Tu jest, nie wiem, jakieś mini pole. Coś nie, coś tam można zrobić. Okej, okay, nie ma problemu. I to by było na tyle. Tu jest jakiś stawik. Tu jest jakaś wiata. Nie, to jest kurnik. Boże, z tej strony nawet nie widać. To jest naprawdę mini gospa. Bardzo rzadko takie się widzi, ale spoko, bo to zawsze coś nowego. Idźmy zobaczyć, co tu w ogóle jest dalej. Dalej na pewno mamy pola, drogi takie szutrowe, nie wiem, jakby to nazwać nawet. Po prostu takie kamienne i to by było na tyle. Więc lećmy sobie dalej. Zobaczmy, co tutaj ciekawego jeszcze będzie. Okej, okay, tu coś mamy. Mamy skup. Czekajcie, bo mi się coś chyba wyłączyło. Właśnie, mówię, bo tak coś za mało widzę na tej mapie. Tak od razu mówię, coś mi tutaj nie grało. A ja szykowałem jedną rzecz, i której wam nie powiem. I wyłączyłem, bo było mi to potrzebne wyłączyć. No i to by było na tyle. Z tego, co mogę wam uszczknąć tajemnicy. Kto obejrzy od tego momentu, może się domyśli. Mamy skup u Wacka. Wicek, Wacek i te sprawy. Witam serdecznie pana Wacka. I oraz oczywiście też wapienko możemy sobie tutaj zapodać, jeżeli tylko bardzo chcemy. Więc serdecznie zapraszam tutaj do pana Wacka. Jedziemy sobie dalej. Jedziemy sobie dalej i dalej mamy kościół. Gdzie choszynku mamy? Witam serdecznie w kościele. Proszę serdecznie. Ja się trochę pomodlę tutaj. Boże, jakie to są dźwięki. Ruch uliczny też jest grany, więc bardzo fajnie. Mnie tylko nie potrącił. Tutaj budowa na pełnej. Dźwięki z budowy też aż miło. Zagłusza mi kościół, więc idę sobie stąd. Tutaj... Co my mamy tutaj? Jakiś skup na pewno mamy. Skup Bell. Tylko skup Bell chyba.
I handlarza mamy tutaj, okej, dobra, nie ma problemu. Mamy też sklepu Krysi i mamy też coś, co nawala niesamowicie. Co tu sobie za dźwięki są grane? Jeszcze słyszałem rano dźwięki z OSP. Myślałem, że ona cały czas gra, ale udało się, że zagrało 3 razy i to by było na tyle. Tu jest sklep u Krysi i u Krysi, co my możemy u Krysi ogólnie sprzedać? Ogólnie mamy, aha, jeszcze mamy skup Baśki, mamy skup Wacka, ale to są skupy takie ogólne, a u Krysi całą resztę, czyli winogrona, myślę, że jajka, mleko, co byśmy tu mogli, chleby? Nie, chleby nie ma czegoś takiego. Więc miód można, cukier też nie, wszystko po prostu co jest w oryginale, czyli sałata, pomidory, tak. Cała reszta już niestety nie jest dostępna. Do tego musi być specjalny skup. Tu mamy stację benzynową. Jak mamy stację benzynową, to mamy też oczywiście piękne OSP. Piękne, nie wiem co tutaj tak cały czas buczy mi, ale fajne OSP ogólnie. Nie będzie mi tu nic grało, może ja tu nie będę nic klikał, co? Bo jeszcze mi zacznie mocno wyć i to by było na tyle. Tu jest u Baśki. To jest ta Basia? Co ty chcesz powiedzieć? Chcesz powiedzieć, że w tym Deutschu tak głupie? Nie. Tak dziwnie to słychać jakby z tego Deutscha. No tu się wycisza, a jak patrzę się na to, to grał w Deutschu, ale spoko. Bubu Baśki ogarnięty, więc nie ma problemu. Idźmy sobie dalej. A dalej mamy coś innego. A co tu mamy? Mamy jakiś skup obornika? Obornik, ale czy to jest skup, czy to jest, czy możemy se stąd wziąć, to tego już wam niestety nie powiem. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o... A nie, tu jest jeszcze coś u Wiesi. A u Wiesi nie byliśmy. U Wiesi nie byliśmy, u Wiesi to jest tutaj. Tak? Jo. Gdzie to jest? No tu gdzieś mamy, ale nie wiadomo co dalej. Nie ma tu żadnego triggera, nic nie widać, więc albo tu się wjeżdża i to się sprzedaje. Ale co się sprzedaje u Wiesi, jak u Wiesi nic nie ma? Proszę, możemy sprzedać. Też Krysia. Wapno, kompost, gnojówka, obornik. Ten kościół to jest masakra, co nie? Nie, no tam była Baśka. Baśka, Krysia, ziemniaki. Nie wiem. Po prostu jakby było wgrane, ale coś tutaj brakuje, więc no okej. No nie będę się teraz zastanawiał, bym pod samochód wpadł. Idźmy od tego kościoła, bo to wyje niemiłosiernie. Przejrzeliśmy chyba wszystko. Byliśmy też tu. Gospę widzieliście. Stacje, wszystkie rzeczy główne, że się tak wyrażę. Na tej ulicy, gdzie jeżdżą samochody, biją dzwony i jest OSP, jest oczywiście widzialne. Jak pola. Pola spoko, tu są jakieś miejsca też dodatkowe. Więc lećmy sobie dalej. Lećmy sobie dalej i tutaj też no spoko, te pola są takie małe, większe, średnie. Jak zwał? Tak, zwał. Więc to by było na tyle. Mała mapa, więc krótkie sprawdzanie. Wiecie, jak to zawsze jest ze sprawdzaniami. Gdy nie ma dużej mapy, nie ma co oglądać, to też te odcinki są krótkie, ale z drugiej strony fajnie, bo krótko, zwięźle i na temat. Więc jeżeli mapa wam się podoba, lubicie coś takiego małego i chcecie sobie nad czymś takim pograć, to oczywiście zasysajcie i grajcie. Ale ja jednak liczę na coś naprawdę, co zwali mnie z nóg, a jak na razie, no nie mam mnie co zwalić. I to jest właśnie najgorsze. Ale ja wam serdecznie dziękuję. Do następnego. Na razie. Pa, pa.